Bardzo serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że możemy dzisiaj wziąć udział wspólnie w tej konferencji. I to jeżeli wyjrzymy za okno, widzimy, że okres wegetacyjny powoli dobiega końca. Kończy się ten czas, gdy mamy dużo zielonego, zaczyna się jesień, a już też pewne symptomy zimy też widać, szczególnie jeżeli chodzi o temperaturę. I przychodzi taki moment zawsze, że oczekujemy pewnego podsumowania tego, co dzieje się w danej dziedzinie. I dzisiaj to jest właśnie taki moment, gdy podsumujemy działania, jak się to mówi kolokwialnie, proekologiczne, jakie podejmuje miasto Racibórz. W związku z tym, że najbardziej w sercu sprawy przyrody, sprawy roślin i jak to mówimy często, zielonego wokół nas ma mój zastępca, pan Dawid Wacławczyk. Stąd oddam teraz jemu głos, aby przedstawił w formie prezentacji to, co można powiedzieć o działaniach Urzędu Miasta Gminy Racibórz w zakresie ekologii. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Faktycznie opowiadając o tym, co się dzieje, a jest to odpowiedź na jakby zainteresowanie Raciborzem, bo widzimy coraz większe zainteresowanie mieszkańców nie tylko kwestiami komunalnymi, nie tylko kwestiami infrastrukturalnymi, ale również tym tak zwanym komfortem życia, bliskością przyrody, bliskością ilością roślin wokół nas, a to ma bezpośredni wpływ na komfort życia. Pozwoliłem sobie razem tutaj z pracownikami kilku wydziałów naszego urzędu przygotować prezentację, żeby tą sytuację przedstawić krótko, ale też przy pomocy pewnych liczb i zdjęć. Zapraszam. Okej. Okay. Państwo teraz już widzą prezentację? Dobrze. Szanowni Państwo, właściwie tytuł tej konferencji to Zielona Ofensywa i podsumowanie działań takich skrótowo zwanych zielonymi w latach 2020-2021. Myślę, że jak pan prezydent powiedział, być może nawet moje pojawienie się w urzędzie powoduje też to, że staram się pewnym działaniom i tak dotychczas prowadzonym, ale może troszeczkę bardziej zintensyfikowanym nadać formę priorytetu i faktycznie pokazać, że tą przyrodę może czasami bez wielkich wywodów, bez osobnych wydarzeń, bez takich fajerwerków, faktycznie traktujemy w sposób priorytetowy. Na tej prezentacji skupimy się na takich trzech tematach tego, co miasto robi z zielenią, tego, co robi w celu poprawy czystości powietrza i tego, co robi w zakresie edukacji ekologicznej, bo to ona jest podstawą. Czasami nie doceniamy tych działań, które dzieją się w przedszkolach, które dzieją się w szkołach, czy też na podwórkach, a tu się zaczyna pewna wrażliwość, którą kształtujemy i która powoduje, że mieszkańcy dorastając są na te kwestie po prostu wrażliwi, więcej wymagają od swoich wspólnot, więcej wymagają od miasta, więcej wymagają też od samych siebie. Natomiast no, dla Państwa dziennikarzy myślę, że takim wisienką na torcie będzie kwestia nowego parku miejskiego, dlatego że mamy już gotową koncepcję pierwszego nowego parku miejskiego, który zamierzamy utworzyć w Raciborzu, pierwszego powołania. Działania miasta właściwie skupione są w takich ośmiu obszarach.
obszarach, tak? No, zaczynamy od Parku Zachodniego, bo to faktycznie dzisiaj taki być może nawet temat wiodący. Powiemy kilka słów o tym, jakie nasadzenia pojawiły się, trochę o łąkach kwietnych, trochę o tym, jak wygląda realizacja programu TONE, jak wygląda realizacja programu Czyste Powietrze, bo on właściwie od zeszłego roku się jakby realizuje i intensyfikuje coraz bardziej. Dwa słowa o stacji monitorowania powietrza, kilka słów o faunie i florze, dlatego że takimi fajnymi działaniami, które pewnie Państwo zaobserwowali, jest chociażby pojawienie się tych domków dla owadów, jak również 150 domków dla jeżyków, które dzięki pomocy wychowanków Zakładu Poprawczego i współpracy z mieszkańcami, z naszym MZB, ze spółdzielniami i z innymi wspólnotami mieszkaniowymi udało się zainstalować. Powiemy kilka słów o takich stałych, czasami mało widocznych, ale ważnych działaniach ekologicznych, które są prowadzone przez nasz urząd. Jeśli chodzi o nowe nasadzenia, bo często słyszymy o potrzebie sadźcie nowe drzewa, sadźcie nowe krzewy, to się dzieje. W ciągu dwóch ostatnich lat Raciborz posadził 269 nowych drzew. To są drzewa, które pojawiły się w szkołach, w parkach, w pasach drogowych, przy drogach, w różnych miejscach i to są nasadzenia nowe. Można sobie wyobrazić, jaka to jest ilość wyglądając za okno i pewnie zobaczymy 10-15 drzew, także to mniej więcej ćwierć tysiąca, a nie jest to wszystko, proszę Państwa, dlatego że jeszcze tej jesieni jesteśmy już umówieni z zakładem Tokaj Covex, że z okazji ich jubileuszu jeszcze tej jesieni posadzimy kilkadziesiąt nowych drzew, które pojawią się przy ścieżce rowerowej od mostu zamkowego mniej więcej do wysokości zakładu. Tutaj była bardzo ciekawa propozycja jakiejś współpracy, jakichś wspólnych działań. Myślę, że zasadzenie takiej zielonej alei z kilkudziesięcioma nowymi drzewami to będzie coś, czego oczekują po prostu Raciborzanie. Ale również 230 nowych krzewów, 13 600 wiosennych roślin ozdobnych, ponad 60 000 letnich roślin ozdobnych, a również kwiaty. 2300 kwiatów letnich i 2300 kwiatów wiosennych. Jeśli chodzi o walkę z niską emisją, to ona w tej chwili koncentruje się na dwóch obszarach. Z jednej strony realizujemy cały czas program ograniczania niskiej emisji, czyli słynne PONE. I tutaj też warto popatrzeć na liczby, tak? W latach 2018-2021, czyli w obecnej kadencji, dzięki temu programowi zainstalowano 777 nowych źródeł ciepła. O tyle mniej jest kopciuchów, o tyle mniej jest pieców starego typu pieców węglowych i tak zwanych kaflowców. Oprócz tego mieszkańcy Raciborza przeprowadzili na blisko 300, bo 288 termomodernizacji. Zamontowano także 52 instalacje OZE do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Drugi program, w który weszliśmy jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, nie ukrywam, że pewnie dzięki działalności Komisji do Spraw Czystego Powietrza, którą też miałem przyjemność kierować na polecenie pana prezydenta Polowego, a której wnioski potem zaczęły szybko wchodzić w życie, to program Czyste Powietrze. W tej chwili w zeszłym roku, dzięki temu, że otworzono taki punkt konsultacyjny dla mieszkańców Raciborza, w zeszłym roku poprzez ręce naszego urzędu złożono 89 wniosków. Stan na koniec zeszłego tygodnia, jeśli chodzi o obecny rok 2021, to ponad 150 wniosków, więc widać tutaj, że ciężar tego finansowania powolutku może nie tyle schodzi z programu PONE, chociaż faktycznie chcemy więcej środków, musimy zacząć większą ilość środków przeznaczać na zasób komunalny, ale no 150 wniosków, a to nie jest koniec, bo rok się jeszcze nie skończył ani nabór, to jest taka dosyć znaczna
dosyć znaczna ilość i ten program, który jeszcze dwa lata temu mówiło się, że on nie za bardzo działa, no widać, że już działa, tak? Tam były zmiany w jego funkcjonowaniu, ale po ilości widać, że on faktycznie działa. To jest kolejne 150 domostw, które pozbędą się starego typu ogrzewania. Zaczęliśmy również realizację od początku, właściwie od początku tej kadencji już trwa. W tej chwili kontynuujemy nasadzenia łąk kwietnych. Wiemy, jak one są potrzebne, jak one są lubiane, jak pięknie wyglądają, ale to też retencja wody, to też kwestia dostępności pokarmu dla owadów, kwestia temperatury w otoczeniu. W tym roku dwie nowe łąki przy skrzyżowaniu ulic Opaskiej i Ocickiej. Jedna nowa łąka na terenie pomiędzy ulicą Zrzymały i Basztowej, czyli powiedzmy naprzeciwko Urzędu Skarbowego. W zeszłym roku jedna łąka, właściwie taka pilotażowa na rondzie Opaska-Matejki-Eichendorfa i dwie łąki na terenie skweru przy ulicy Reymonta. One wyglądają mniej więcej tak. Wiemy, że przekonaliśmy nawet największych sceptyków. Tutaj akurat jeśli chodzi o skrzyżowanie Opaskiej z Ociską, to wybrano, Fundacja Łąki Kwietne wybrała takie wielkie kwiaty. Myślę, że one wszystkich nas cieszą, podobnie jak na ulicy Basztowej. Tu jest łąka na rondzie Matejki Eichendorfa. W tym roku drugi rok, już pięknie kwitnie. Te łąki tak naprawdę w drugim roku uzyskują taką pełny efekt wizualny. Co ważne, przy tych łąkach pojawiły się też domki dla owadów, które powstały również dzięki pomocy wychowanków naszego Raciborskiego Zakładu Poprawczego, tutaj pod okiem dyrekcji Arboretum Bramy Morawskiej. One muszą być odpowiednio ustawione, żeby działały, żeby owady chciały z nich korzystać. Także przy okazji ich instalacji tutaj Stowarzyszenie Zielony Racibórz i Arboretum Bramy Morawskiej przeprowadziło też warsztaty dla mieszkańców po to, żeby kolejne te domki powstawały w prawidłowy sposób. Tak, zrobione i w prawidłowy sposób zainstalowane na kolejnych terenach. No tutaj też dzięki aktywności prezydenta Pawłowego udało się po wielu latach takiej niejasności, jakie my to powietrze w końcu mamy, przy ulicy Wojska Polskiego udało się zlokalizować stację pomiarową, na której prowadzone są pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, w ogóle różnych tlenków azotu, no ale najbardziej na wszystkich oczywiście interesują te pyły zawieszone PM10 i PM2,5, dzięki czemu wiemy, jaką mamy sytuację, dzięki czemu każdy może wejść na stronę internetową i w aplikacji mobilnej i ten stan zobaczyć. Szereg innych działań ekologicznych, których nie będę może omawiał, ale cały czas ograniczamy zużycie energii elektrycznej i cieplnej poprzez stosowanie energooszczędnych rozwiązań, wymianę oświetlenia, instalacje paneli fotowoltaicznych, termomodernizację naszych miejskich budynków, ale również, proszę Państwa, popularyzujemy to spędzanie czasu blisko natury, chociażby przez to, że część imprez miejskich z okazji Festiwalu Górnej Odry, z okazji Dni Raciborza jest sytuowana w parkach, a nie na przestrzeni betonowej. Również zaczęliśmy organizować koncerty w Arboretum Bramy Morawskiej, czy chociażby msza na tej polanie w Arboretum Bramy Morawskiej. To również mają być działania popularyzujące przebywanie wśród natury, popularyzujące dbałość o zdrowie. Ja również uważam, że to są działania ekologiczne. W tej kadencji pojawiły się konkursy ekologiczne z tym najbardziej popularnym zieloną, który angażuje mieszkańców w sadzenie, w dbanie o swój balkon, o swoje okno, o swój ogród, o miejsce przed swoim blokiem, przed swoją kamienicą czy przed swoim zakładem pracy. I tutaj widzimy, że faktycznie część tych takich nudnych trawników albo wręcz wydeptanych terenów zamienia się w użytki jakieś takie ekologiczne. I dzieci, kwiatki, agatki, sadzenie łąk kwietnych przy przedszkolach, przy domach, przy żłobkach,
Akcja Zaadoptuj Donicę, kiedy kilkadziesiąt już nieużywanych betonowych donic przez nas zyskuje nowych opiekunów, tak? Szkoły, przedszkola, SOKU, instytucje różnego rodzaju. Wczoraj tę akcję żeśmy podsumowali, pewnie Państwo już też wyłapali, są zdjęcia na naszej stronie internetowej. Festyny ekologiczne, najbliższy już ten piątek razem z Rajdem Rowerowym z okazji Dnia Bez Samochodu. I działania edukacyjne, które właśnie prowadzimy wspólnie z pracownikami merytorycznymi Arboretum Bramy Morawskiej. Na przykład sezonko branie, na przykład wspomniane budki dla jeżyków, na przykład właśnie instalacja tych domków dla owadów. No, oprócz tego oczywiście na bieżąco nasze służby komunalne utrzymują po prostu czystość na terenach zielonych, prowadzą różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne i tak dalej. Natomiast myślę, że wszyscy czekamy na ten najważniejszy moment, czyli dzisiaj po raz pierwszy możemy pokazać Państwu wstępną koncepcję utworzenia Parku Zachodniego. To jest oczywiście wstępna nazwa. Mówimy o terenie, który jest naprzeciwko sanktuarium, naprzeciwko kościoła Matki Bożej, tak? Czyli on swoim obrębem ma odpowiadać na potrzeby przede wszystkim mieszkańców ulicy Osiedla, na ulicy Żorskiej i tak zwanego Osiedla Hetmańskiego, bo ci mieszkańcy faktycznie nie mają w swoim otoczeniu i nigdy nie mieli terenów zielonych, więc chcemy, żeby przede wszystkim na te ich potrzeby, żeby no nie musieli chodzić tak 2 kilometry do parku, tylko żeby mieli kilkaset metrów do swojego terenu zielonego. Plan jest bardzo ambitny. Pozostawiamy oczywiście istniejący parking na potrzeby kościoła, natomiast część ścieżek trzeba będzie zniwelować. Powstanie ogród deszczowy, pojawi się kilkadziesiąt nowych drzew, klony, jawory, lipy, sosny limby, buki, jodły kaukaskie, brzozy, dęby szypułkowe. Pojawi się ogród deszczowy, czyli coś, czego w Radzie Bożu jeszcze nie ma, a najwyższa pora zacząć o tego rodzaju ogrodach myśleć przy wszystkich właściwie miejskich i nie tylko miejskich inwestycjach. Pojawi się nowa łąka kwietna, ale również nowy plac zabaw, tak? Taki piękny, z prawdziwego zdarzenia, z dużymi rurami, które wykorzystują naturalne pochylenie terenu, taka zjeżdżalnia rynnowa, kręta, zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej, specjalne tunele. Będą nowe nasadzenia. Ciekawostką na pewno będzie winnica miejska. Mała winnica miejska, która będzie takim działaniem bardziej ekologicznym. Oczywiście nie będziemy produkowali wina, bo są winogrona, które będą miały zjeść dzieci, ale będzie to miejsce widokowe z widokiem na kościół, z widokiem na Radziwóz, piękne na słonecznienie. I kilka zdjęć tego ogrodu deszczowego. To są ogrody, które gromadzą jakby wodę, z którą mamy wszyscy problem, tak? Jak jej jest za dużo. To są po prostu punkty retencyjne, a wsadzi się tam rośliny, których system korzeniowy jeszcze bardziej ją zatrzymuje, ale które również radzą sobie dobrze wtedy, kiedy tej wody nie ma. On będzie w tej takiej, powiedzmy, północnej, zlokalizowany w tej części północnej. Pojawi się prawie 12 tysięcy metrów kwadratowych nowych trawników i około 800 metrów kwadratowych nowej łąki kwietnej, oczywiście z budkami dla owadów. No, taki widok z góry, chcemy jakby wyjść z tym parkiem aż na górę, czyli aż w okolice stacji sejsmograficznej. I tu może nie są zaznaczone te winogrona, ale jest taka altana. Chcemy, żeby też młode pary, młodzi ludzie sobie mogli do takiej altany przyjść i wśród tych winorośli na początek nowego życia zrobić sobie zdjęcia. To będzie też miejsce edukacyjne, będziemy mówili o tym, jaką
winorośl należy sadzić na własnych ogrodach, na własnych działkach i to będą takie gatunki dobrane do naszego klimatu. Tutaj mam obiecaną pomoc pana Szymona Bolika. Tyle jeśli chodzi o taki skrót tych informacji. Myślę, że obraz tej działalności urzędu w tej chwili jest troszeczkę pewniejszy. Oczywiście, jeśli Państwo mają jakieś pytania, to służymy. Dziękuję bardzo. Właśnie jak widzę tutaj, jeżeli będą jakieś pytania, proszę zadawać je na czacie, proszę się zgłaszać na czacie i wtedy będziemy dalej kontynuowali. Proszę jeszcze pan prezydent Polowy chyba, tak? Tak, to słyszymy się. Mariusz Wajner, pan Mariusz Wajner, proszę bardzo. Tak, ja chciałem spytać, bo tutaj padło, ile wszystkiego będzie, znaczy przybyło, jeżeli chodzi o tą politykę antykopciuchową. Czy Państwo macie dane, ile zostało? Bo to jest dosyć kluczowe, bo mniej więcej 100 dni chyba zostało do wejścia uchwały antysmogowej województwa śląskiego. I ile zostało w zasobach komunalnych kopciuchów do jakby wyeliminowania? Czy tutaj Państwo wiecie, jaka jest skala, czy zdajecie sobie sprawę na dzień dzisiejszy, ile kopciuchów zostało w Raciborzu tych miejskich kopciuchów i co z nimi będzie po 1 stycznia, kiedy w zasadzie trzeba będzie karać za posiadanie kopciucha, użytkowanie kopciucha. Tych kopciuchów, które muszą zniknąć. Panie Mariuszu, zostało tego tyle, ile było już od wielu, wielu lat. Podjęliśmy działania projektowe, ale także wykonawcze, natomiast obciążenia z tym związane, wszystkie przez wiele lat środki były kierowane na zasoby indywidualne. Aktualnie możemy mówić o około 1000 mieszkań z tymi kopciuchami, jak to pan mówi, czy też piecami kaplowymi. Część projektów jest przygotowana, pewnie będą uwzględnione w przyszłym budżecie, a niezależnie od tego staramy się też o kwestię finansowania tego ze środków BGK-u, aby takie gruntowne remonty przeprowadzać, aczkolwiek wiąże się to zawsze z kwestiami przeprowadzek tych osób, które teraz mieszkają, więc taka operacja logistyczna wymaga też dosyć sporego zaangażowania i nie ukrywajmy, nie jest łatwa. Natomiast zdecydowany postęp, jeżeli chodzi o te zasoby, które są, mówiąc już ogólnie o całym mieście, widać. Nasze środki, nasze zaangażowanie gminy, tak jak pan wiceprezydent to przedstawił, jest spore, a niezależnie od tego zaistniała też bardzo duża akcja firmy Tokaj Covex, gdzie chyba pod prawie 300 pieców zostało wymienionych w zabudowie indywidualnej. Jest to też istotny zastrzyk do tego, aby ta jakość powietrza w Raciborzu była lepsza. Tak, mogę jeszcze dodać, że cała Polska jest przed tym obowiązkowym spisem źródeł jakby ciepła. Prawda jest taka, że dysponujemy szacunkami. Niemniej jednak prace tej komisji, którą kiedyś miałem przyjemność, którą miałem zaszczyt właściwie kierować, komisji do spraw czystego powietrza przy prezydencie Raciborza. Efektem pracy tej komisji jest między innymi raport sporządzony przez dyrektora MZB. Proszę Państwa, wiemy, że mówimy o potrzebach rzędu 100 milionów złotych, więc wiemy też, że nie są to środki, które jesteśmy w stanie wygenerować z jednego, z dwóch, nawet nie z trzech czy z czterech budżetów bez sięgnięcia po środki zewnętrzne. Przygotowujemy się teraz faktycznie do wzięcia kredytów z BGK-u, ale akurat w piątek miałem przyjemność poznać dyrektora projektów
ekologicznej czy Banku Ochrony Środowiska. Udało mi się zainteresować go tym naszym raportem. Dosłownie dzisiaj został mu on przesłany. Pan dyrektor zachęcał do skorzystania z programu, o którym jeszcze wcześniej nie słyszałem, z programu Elena. Także no, prace nasze w celu poszukiwania środków zewnętrznych są dosyć intensywne i zróżnicowane. Czy ja mogę mieć taką uwagę techniczną, prośbę, bo widać w zasadzie cały czas taki obrazek, dziękuję za uwagę, a panowie są tacy maluczcy. Albo ja mam coś przestawione w komputerze, ale wydaje mi się, że to zależy od wiceprezydenta Wacławczyka, żeby, no o, teraz byłoby trochę lepiej. To dziękuję. To tak jakoś miałem takie wrażenie, że rozmawiam ze znaczkiem pocztowym, dlatego tak prosiłem. Dobrze, to tak naprawdę czekam na kolejne pytanie. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Póki co. Czy jeszcze pan Mariusz chce zapytać? Czy... Aha, proszę bardzo. No to czekamy, proszę bardzo. To ja mogę dalej, bo kwestia, jak już tak wspomniałem o kopciuchach czy kaflokach, jak pan prezydent przypomniał, to pytanie jeszcze o strefę bez węgla, czy tutaj jakikolwiek ruch w tym okresie, kiedy już zakończyła pracę komisja i później to trafiło do województwa i tam był taki chyba zastój, impas, czy tutaj były jakiekolwiek starania, jakieś przynajmniej korespondencje w tym zakresie, żeby coś z tym zrobić, bo wiem, że była taka dosyć duża też ofensywa, bym to tak określił, może nie zielona, tylko antysmogowa, a od pewnego czasu o tej strefie zupełnie się już nie mówi. Szanowny panie redaktorze, to zostało przekazane do procedowania na poziom wojewódzki. Tam odpowiedź no, była jaka była. Na dzień dzisiejszy nie udało się tego przeprowadzić, ale to nie znaczy, że nie będziemy w tym zakresie podejmować działań. Sam pan zwrócił uwagę na to, że sama uchwała antysmogowa wojewódzka też de facto wchodzi w życie. No, jakie będą modyfikacje, też trudno powiedzieć. Tych aspektów jest bardzo wiele, bo mówimy naprawdę o zapóźnieniach nie kilkuletnich, ale sięgających, nie wiem, 50 czy nawet więcej lat, gdy substancja mieszkaniowa i ogrzewalnictwo nie były zmieniane, no i dzisiaj ciągle zmagamy się z tymi problemami. I na pewno nie zostaje to odsunięte na bok. Ta sprawa leży nam na sercu i będziemy o nią zabiegać. A niezależnie od tego, to wszystko, co dzisiaj przedstawił pan wiceprezydent, pokazuje, jak mocno wchodzimy w kwestie ekologii i jak szeroko też, tak? Bo mówimy z jednej strony o działaniach antysmogowych, a z drugiej strony mówimy o nowym parku, tak? Gdzie jest to działanie, którego dotychczas no, od dziesięcioleci nie podjęto w Raciborzu, mimo tego, że powstawały nowe bloki, powstawały nowe osiedla. Ta koncepcja, którą mamy przed sobą, a którą Państwo widzieliście, to jest też inne spojrzenie na park. Nie są tylko alejki, gdzie można spacerować, ale to też jest wykorzystanie terenu, aby była bardzo ciekawa rekreacja, czy to zimowa, czy letnia. Z drugiej strony kwestie edukacyjne, ale też właśnie ten pomysł tej winnicy jako miejsca urokliwego, miejsca, gdzie można piękne, pamiątkowe zdjęcie sobie zrobić i przywracające też jakąś tą łączność z tymi czasami, gdy w naszych okolicach uprawiano winorośl, a po tych zmianach, które się dzieją, jeżeli chodzi o termometr za oknem, takich długofalowych, widać, że wracają winnice w okolice Raciborza i każdy z nas na pewno zna takich ludzi, którzy już teraz winogrona uprawiają. Mamy jeszcze jedno pytanie, również redaktor Weiner, proszę bardzo.
Ja chciałem spytać o koszty taki szacunkowy takiego przedsięwzięcia, ile to może kosztować podatników zbudowanie, stworzenie takiego parku i takie też pytanie, bo pan wiceprezydent powiedział, że to nazwa na razie robocza, ten park zachodni, czy tutaj miasto rozważy kierunek nazewnictwa trochę nawiązujący do tego, jaki jest aktualnie obowiązujący, jeżeli park Łabędzi tak zwany jest parkiem imienia miasta ROT, to czy na przykład ten park nie może być też parkiem imienia miasta któregoś partnerskiego, czyli Leverkusen na przykład, bo pan prezydent Wacławczyk był teraz niedawno tamże i no, te związki jednak Raciborza z tym miastem są bardzo mocne, a trochę go nie widać w Raciborzu jakby. To, może to też być i Park Opawski. Tych nazw może być bardzo dużo. Myślę, że nie będziemy tutaj narzucać niczego tego typu. Sprawy zawsze wykuwają się w formie dyskusji, rozmów, konsultacji. Pomysłów jest pewnie wiele. No jak zachodni, panie prezydencie, no to Niemcy, no sorry, no ale to tam ten kierunek jest stamtąd. Ale tam wyjeżdża się też na Opawę. Cóż mam odpowiedzieć na stwierdzenie Sowy? Szanowny panie redaktorze, przyjmujemy pana głos, aby ująć też jako jedną z propozycji, jeżeli chodzi o Leverkusen. Na temat nazwy na pewno będziemy prowadzić rozmowy i konsultacje. Szacunkowy koszt, panie prezydencie, bo to też było częścią mojego pytania. Szacunkowy koszt. Na teraz samego kosztu nie mamy wycenionego. Mhm. Natomiast no, będzie to wydatek na pewno milionowy. Wielomilionowy, typu 5 więcej, czy też poniżej 5 na przykład? Na pewno poniżej 5. Na pewno. Przy dzisiejszych zmieniających się cenach. Ale to taki rząd kwot mniej więcej, rozumiem, kilka milionów, a nie kilkanaście. Okej, zatem no nie widzę kolejnych, a tutaj proszę bardzo, redaktor Wajner, żeby nie było nudno, to proszę bardzo. To znaczy nie, na tych konferencjach nigdy nie jest nudno. Ja, bo tutaj kolega debiutuje. Panie prezydencie, bo jeszcze też pytanie o takie rozwiązania komunikacyjne. Tutaj prezydent Wacławczyk wspomniał, że dzień bez samochodu się zbliża. Rzeczywiście na rower państwo gdzieś tam wsiądą i dzieci będą jeździć, ale ogólnie takie przynajmniej w założeniach, bo tak mam wrażenie, że w tej kadencji chyba ani jedna jeszcze trasa rowerowa nowa nie powstała na pewno. Nie wiem, jaka jest faza projektowa aktualnie, ale to chyba jest, no nie, szkoda by było, żeby było tak, że tylko w dzień bez samochodu jeździ się, znaczy nawołuje się do jeżdżenia na rowerze bądź skorzystania z komunikacji miejskiej, a nie robi się infrastruktury dla tych rowerzystów. Więc pytanie przy tej okazji takich działań proekologicznych, co z tymi ścieżkami rowerowymi, bo wiem, że pan swego czasu prezentował taką dosyć obszerną koncepcję, gdzie, co, jak i za ile mniej więcej, ale jakoś tak nie widać tego ruchu następnego. Nie ma tych panów budowlańców, którzy by kładli te kostki bądź asfalt pod jazdę rowerem. Szanowny panie redaktorze, no pytanie, co to znaczy, że powstała ścieżka w kierunku Łęszczoka właśnie została w tej kadencji oddana do użytku. No dobrze, ale ona była budowana jeszcze za poprzedniej. Mówimy o przedłużeniu jej, gdzie prace projektowe są już chyba nawet ukończone i przedłużeniu tego w kierunku ale aż pod dworzec kolejowy i tam zostanie to zrealizowane we współpracy z Wojewódzkim Zarządem Dróg. A jeżeli chodzi o pozostałe elementy, na razie jest to wszystko na etapie prac projektowych, ale tak to niestety wygląda, że jeśli chcemy coś wykonywać,
to te prace projektowe trzeba przeprowadzić. Czy pan wiceprezydent chciałby coś dodać? Tak, bo akurat te prace projektowe dzieją się w Wydziale Promocji i faktycznie to może powiem, nad czym w tej chwili pracujemy. Ten program, który faktycznie przedstawił Grzegorz Kawalec, zakładał między innymi stworzenie takiej pętli z wykorzystaniem nowych ścieżek na Płoni. I faktycznie w tej chwili w Wydziale Nieruchomości trwa wyznaczanie, projektowanie tej ścieżki rowerowej jakby przez Płonie. Oprócz tego intensywnie od marca pracujemy, jesteśmy już naprawdę blisko finału uruchomienia kilku kilometrów nowych ścieżek, które już fizycznie istnieją. Mówię o dostępie do ścieżek na zbiorniku. Od Brzezia aż do Sudołu. W tej chwili porozumienie, już jest wstępna zgoda na podniesienie szabanów i na utworzenie tam ścieżek rowerowych. Po naszej stronie jest zrobienie planu ruchu drogowego i on już jest zlecony dosłownie za kilka dni. Ta firma, która go wykonuje, de facto już by chyba zrobiła, on tylko musi być do nas przekazany. Następnie przekazujemy go do Wód Polskich i montujemy tablice, montujemy barierki. To oczywiście zajmie kilka tygodni, może nawet miesięcy. Plany, który jest bardzo skomplikowany w przypadku współpracy samorządu z Wodami Polskimi, już widać faktycznie koniec, więc to będzie kilka kilometrów nowych ścieżek. Oprócz tego projektujemy, znaczy ten odcinek od wjazdu do Łęczoka aż do ulicy Łokietka, on już w tej chwili jest na etapie ogłaszania przetargu na realizację. Faktycznie, tak jak powiedział, projekt jest ukończony, w tej chwili już nadchodzi realizacja. Natomiast projektujemy również bezkolizyjny przejazd rowerem przy tworzącym się wiadukcie przy wyjeździe na Markowice, tak? Bo teraz tam się sytuacja troszeczkę komplikuje. Chcemy też ten ruch rowerowy puścić bezpiecznie pod mostem. Tam musimy pozyskać kilka działek, więc proces jest skomplikowany, ale trzeba to zrobić, bo to już w tej chwili będzie nie tylko zwykła droga, ale właściwie taki duży węzeł komunikacyjny. Jeszcze jedno zgłoszenie mamy od redaktora Weinera, także proszę bardzo. Chciałem jeszcze pana prezydenta Wacławczyka spytać, czy to już jest jakby koniec tej ekspansji Łąk Kwietnych, czy też jeszcze planowane są kolejne w jakichś lokalizacjach, nie wiem, może w dzielnicach, bo to wszystko, co aktualnie się zadziało, jest mocno skoncentrowane w takim centrum Raciborza. Tak, faktycznie jest skoncentrowane w centrum, dlatego że też w centrum mamy największy problem z tak zwaną betonozą, tak? Łąki Kwietne sadzi się tam, gdzie jest problem z częstością koszenia, z zbyt wysoką temperaturą, z brakiem też pokarmu dla owadów. Stąd też siłą rzeczy one lokalizowane są jakby bliżej centrum, bliżej tej gęstej zabudowy, wielkiej ilości dróg i są skoncentrowane w tych miejscach, gdzie też wiele osób przebywa, tak? W wypadku Placu Konstytucji te osoby przybywają po prostu na przystanku, tak? Albo przychodzą tędy, albo idą do domu, albo są na przystanku tutaj w centrum, wychodzą na spacer, czy po prostu na spacer rekreacyjny, czy z psem, więc to jest troszeczkę naturalny. Ten efekt wizualny jest jednak na drugim miejscu. Nie mówimy, że nie, absolutnie. Na pewno będziemy chcieli tworzyć nowe Łąki Kwietne, bo widzimy, że te, które tworzymy, faktycznie działają, mają dobry odbiór. Natomiast w tej chwili nie wyznaczaliśmy jeszcze nowych lokalizacji. Najpierw ten wydatek musi się znaleźć w budżecie, musi zostać zaakceptowany przez Radę Miasta i potem już nauczeni sporym dwuletnim doświadczeniem już wiemy, jakie robić, komu to zlecać, jakie stawiać wymagania wykonawcom. Na pewno na przyszłym roku będziemy chcieli tworzyć kolejne, chociażby na Ostrowie. Super, dziękuję. Jest jeszcze jedno pytanie, ale jest poza tematem. Nie wiem, czy panowie prezydenci wyrażają zgodę. Proszę.
warto redaktować. Znaczy, bo temat jest aktualny, co prawda trochę tylko nawiązujący, znaczy no, korki, komunikacja samochodowa i korki, które w tej chwili stały się taką wizytówką Raciborza do Warszawy. Ten obraz dotarł tutaj, polityk centralnego szczebla, raciborzanin, wczoraj dosyć mocno zareagował, zirytowało go to, że musiał stać w różnych miejscach i wskazał, że to coś tutaj wobec samorządowców, którzy odpowiadają za ten teren, między innymi wymienił pana prezydenta, wymienił pana starostę Swobodę, że za mało się starali, żeby inaczej wyprosić jakby koordynację tych remontów. I rzeczywiście wczoraj było tak, że ze wszystkich stron Racibórz udało się zablokować, bo i od strony gminy Krzyżanowice, i od strony Brzezia, i od strony Markowic, no wszystko w zasadzie było pod blokadą i trzeba było się swoje odstać. Pytanie do pana prezydenta polowego, czy czuje się adresatem takich uwag? No, pan minister, bo chodzi o Michała Wosia, zapowiedział, że się zwróci pismem, nie wiem, mailem, SMS-em, czymkolwiek. Nie wiem, czy już się zwrócił do pana prezydenta, ale na pewno do pana prezydenta dotarł ten głos takiego wzburzenia. Cóż, komentując sytuację, którą mamy na drogach, powiem tak. Jeśli chodzi o to, czy mamy remontować, czy mamy modernizować, czy też budować nowe, to zawsze powiem, że należy to robić. I nawet jeśli dochodzi do takich sytuacji, że zderzamy się z trudnościami i mamy te niedogodności, te utrudnienia, to proszę sobie przypomnieć sytuację z rondem przy mechaniku. Na początku mówiono, że w ogóle jest bez sensu, że jest niepotrzebne. Potem też podnoszono głosy, że ciężko się jedzie, a teraz wszyscy chwalą. I to samo będzie z tymi wszystkimi pozostałymi sytuacjami. Proszę Państwa wszystkich o cierpliwość, o wytrwałość. Cieszmy się z tego, że te rzeczy się robią, że nie są odsuwane na kolejne lata. I ja zawsze będę mówił, że jeśli jest wybór, robić czy nie robić, zdecydowanie niech się te sprawy wykonują. Ale to jest jasne. To tutaj pan minister właśnie chyba w innym tonie wypowiedział się. To ja rozumiem, że pana odpowiedź do niego, jeżeli się do pana zwróci, to będzie, panie ministrze, proszę się cieszyć z tego, że remonty trwają, czy jakby on wskazuje, że tutaj za mało było takiego chodzenia po, jakby dzwonienia, chodzenia po różnych instytucjach i mówienia tylko poczekajcie z tym, to w innych terminach, zróbmy tak, żeby to było inaczej skoordynowane. No, panie redaktorze, chyba jasno się wypowiedziałem, że jeżeli ktoś się nie spyta, czy to robić, czy czekać, odpowiadam robić. Okej. Okay. Nie denerwować się. A Państwa proszę o cierpliwość i naprawdę owoce tych dzisiejszych niedogodności niedługo będą w naszej dyspozycji. Dziękuję uprzejmie. Jakieś pytania, szanowni koledzy, dziennikarze? Czy też to już będzie koniec? Chwilka. Widzę, że nie ma. Zatem dziękuję za udział w konferencji. Wszystkim tutaj przybyłem i zapraszamy na kolejne. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję Państwu. Do widzenia.